Siemanko, witam was w tą niedzielę wielkanocną. No i co? Na wstępie na pewno chciałbym wam życzyć wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużych prezentów, pochwalcie się, czy jakieś karciane prezenty do was padły. No i wszystkiego najlepszego w te święta, wesołych świąt po prostu wielkanocnych, żebyście spędzili je z rodziną, żebyście odpuścili w ten dzień jakieś karty, granie i tym podobne, żebyście trochę czasu i uwagi poświęcili rodzinie. Mówię wam, kiedyś wam to się zwróci. Zobaczycie. No a co my tu mamy? Do nas też przyszedł ewidentnie zając i przyniósł nam koszyczek karciany. No i zaraz sprawdzimy sobie, co tutaj jest i to, co jest nieotwarte, to tworzymy, a to, co jest to otwarte, to pokażemy po prostu. Dałem tu trzy takie chyba moje top karty na razie, wydaje mi się. Więc co, sobie rozpakowujemy. Na pewno na wstępie odsuniemy sobie koszyczek. Na wstępie jest najdroższa karta w mojej kolekcji, czyli Gareth Bale Limited Edition Platinum z autografem z sezonu 2017-2018. Mega, mega fajna karta, jeszcze przez ECA tutaj oceniona na 8, tak się prezentuje, więc mega fajnie. Drugą kartą z droższych jest na pewno karta tutaj z trzema, tak zwana triples, z trzema koszulkami. Jest tu Xavi, Iniesta i Cesc Fabregas, limitowana do 60, więc mega, mega fajna. Też mi się fajnie prezentuje w kolekcji, mega gruba. No i koszuleczki. Mam nadzieję, że kiedyś się z jakimiś lepszymi koszuleczkami uda trafić. O, przepraszam was. Ja trochę zaspany jestem. Dajcie znać, mówię, jak u was to wygląda. No i jedna z moich najlepszych trafów, no to na pewno Leon Goretzka na karcie limitowanej z kawałkiem koszulki. Tutaj limitowana do 225, ale są mega rzadkie te karty na 159, więc mega, mega, mega fajnie. Jeszcze raz powiem mega. No i jest to odkładamy na bok. No a co tutaj nam zając przygotował, to mamy tak. Taki mix unboxing trochę. 18-19 Premier League, 2-14-2-15 Ekstraklasa, Match Attacks Extra 2-10-2-11, naklejki z World Cupa, naklejki z FIFA 365. Ogólnie nie zbieram naklejek, więc może wy je nawet dostaniecie. No i jeszcze taki oto miły blisterek, ale już widzę, że nie będę miał czym go otworzyć, więc zaraz będę musiał wystartować, bo tak go chyba nie otworzę siłą rąk, niestety nie. Więc poczekajcie sekundkę, wezmę sobie tylko... Oj, prawie bym to wszystko zepsuł. Wezmę sobie tylko nóż, bo oczywiście jak zwykle nie jestem przygotowany. No i mówię, dajcie znać, co u was padło z wielkanocnych trafów, czy coś dostaliście, czy nie. A my polecimy sobie może tym razem od saszetek, trochę też was obniżę, żeby było wygodniej, lepiej to było widać. Tutaj oczywiście te karty specjalne też sobie postawimy, niech są na odcinku. Dobra, no i lecimy. Coś tu się nawet świeci. Ogólnie te naklejki też są mega fajne, no ale tu już niestety budżet by na to nie pozwalał. Abraham Dybala, Zaniolo. Oj, patrzcie, mamy Haalanda, Palmera i Riada Mahreza. Mega fajnie. Mówię, budżet by na to na pewno nie pozwalał, bo same karty pochłaniają jego większą część, a co dopiero jeszcze naklejki. Mamy Sosa. O, jest Matikesz, więc mega fajnie. Ampadu, Keher. No i Matikesz. Są naklejeczki. No i co, może teraz blisterka otworzymy sobie. Tylko tak, żeby sobie jeszcze nic nie zrobić w te święta. Ale na szczęście nóż jest mega fajny, więc nic się nie stanie. Cztery saszetki. Jedna z limitowaną edycją, ciekawe która. Nie ma opisane niestety, no dobra. Lecimy. O, chyba tutaj. Kodzik chyba nieaktualny. Lewy Limited Edition. Silver,
Co tu mamy? Lisandro Lopez. Matuidi. Zawodnik meczu. Pjanić, karty gwiazd. Thibaut Courtois i Fernandez Junior. Ok. Jeszcze trzy. Pyk, 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 pyk. Jakiś Vincent Kompany. Hrgota. Abubakar. Co tutaj jest? James Rodriguez. Smalling i Mehmeti. Szkoda, że tylko Smalling, znaczy tylko Rodriguez wpadł ze specjalnych. Widzę Joe Hart. Zawodnik meczu Mandzukić i Diego Costa gwiazda. Verratti. Co jeszcze? Salino. Okej, okay, kodzik jakiś na kogo? Jakiegoś dziwnego pana. Dziwne nazwisko, może tak, bo to zabrzmiało dość dziwnie. On coś tam do mnie już wypisuje. I jest, patrzcie, Mohamed Salah z Romy. To jest mega, mega fajna karta. Wendel i Hilbert. Jest Vermaelen z Barcelony. I Henriquez Angelo. No dobra. Jeszcze kodzik na kogo tu był? Dany. Okej. Okay. Dobra, to na bok. I co nam tu zostało? Trzy saszetki z naszego koszyka wielkanocnego. Zaczniemy może po prostu od tego, co było najwcześniej, czyli Premier League 19. W sensie 18-19. Miejmy nadzieję, że jakiś fajny brak nam wpadnie. Już widzę, że nie, bo jest tu Cardiff City, ale chyba z loga mam wszystko. Giroud. Fan i Bernet. Okej. Okay. To leci na bok. Teraz może ekstra klasę. No tutaj na pewno top misz by był spoko. Albo kluczowy zawodnik. Pamiętam, no to niestety się ciężko otwierało. A myśmy tu trafili jeszcze, co? Zasady gry. Wow, super. Do tego ruch chorzów. Łukasz Surma, Bozić, Maciej Korzym, Malinowski, Gurkiewicz i Mateusz Cetnarski. Czyli chyba bez hitów będzie w tym odcinku. Jeszcze tutaj jedynie zostało, nawet nie wiem co było mega fajnym trafem i się nie dowiemy, bo to jest jakaś karta promocyjna, coś tam, no dobra. Ale zawsze są to mega stare saszetki, więc mega, mega fajne. Tu co mamy? Kodzik, superancko. Jezu, to aż tyle kosztowało wtedy? No i co tu mamy? Wow, Arsenal i Chelsea, patrzcie co za karta magiczna. Nie no, oczywiście świruje. Jest to fans favorit Defender. John Terry, Defender. Patrzcie, Łukasz Fabiański. Mega, mega fajna stara karta. Adrian Lopez. Tutaj trener nawet. Pardew. Tiote. I Karef. Ze Stoke City. Więc tak się prezentuje mój koszyk wielkanocny. No hity nietrafione, ale hity w koszyku były. Były to mega, mega grube hity. No i co? Ja wam serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. O, aż mi się ziewać zachciało. No i co? Życzę wam wesołych świąt jeszcze raz. Dziś będą dwa odcinki, więc co? Bijamy do tysiaka subów. Jak będzie tysiak subów, robimy mega fajny, tam tak myślę 10-12 godzinny live, na którym będzie co godzinę rozdawana nagroda, więc będzie około 10 nagród, więc miejmy nadzieję, że będzie to szybko, bo ja bym chciał spróbować się w takim kontencie właśnie live'owym. No i myślę, że wy byście chcieli też coś wygrać, więc zobaczymy. Ja wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. Zapraszam was również na grupę na Facebooku. No i co? Wesołych świąt i abyście mieli jeszcze lepsze koszyki niż ja. Tego wam życzę. Siemaneczko, cześć!